Mateusz Rzemek, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest pani Renata Kuryłowicz, pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw zieleni. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. W dzisiejszej Rzeczpospolitej opisujemy... dzisiejsza Rzeczpospolita jest zatytułowana Koniec siekiery Zady. Moim zdaniem to jest trochę tytuł na wyrost, bo zapowiada on zmianę przepisów ustawy o ochronie przyrody, która ma zakończyć tą taką swobodną, niekontrolowaną wycinkę drzew na prywatnych działkach, ale z moich rozmów, także z moimi redakcyjnymi kolegami i koleżankami, wynika, że wiele osób będzie chciało jeszcze w najbliższym czasie, zanim te nowe przepisy weszłyby w życie ograniczające tą taką swobodną wycinkę, że oni być może skorzystają jeszcze z tej możliwości teraz, kiedy można bez żadnego pozwolenia, bez pytania się nikogo o zgodę wyciąć praktycznie każde drzewo na prywatnej działce. Chciałbym się dowiedzieć, jak to w tej chwili wygląda w Warszawie z tą wycinką? W tej chwili faktycznie jest taka sytuacja, że wiele osób korzysta z przepisów, o których pan tutaj wspomniał, czyli możliwości wycinki w zasadzie drzewa o każdej pierśnicy, każdego gatunku z terenów prywatnych. I są to nie tylko działki, gdzie stoją domki jednorodzinne, ale również działki, które wydawałoby się, że są na przykład częścią parku, a są jednak działkami prywatnymi. Istnieje takie niebezpieczeństwo, że przed zmianą tych przepisów, o co Warszawa zacięcie walczy oczywiście, będzie dużo osób będzie chciało wyciąć jak największą ilość drzew, żeby się po prostu pozbyć na zapas jakby kłopotu posiadania, bo nie wiedzą, co będzie później. Natomiast no w tej chwili mamy kilka takich sygnałów, kilkanaście. Chodzi mi głównie o te bardzo cenne, duże drzewa, które zniknęły z posesji, gdzie właściciele przez no, kilka lat starali się o usunięcie, ale były to ogromne jodły, ogromne dęby, które już powinny być pomnikowe, ale że były na działkach prywatnych, no więc po prostu nie dostawały zgód na wycinkę, ale już zostały już wycięte. I nie szkoda takich drzew, no bo takie drzewo dość długo odrasta. Bardzo szkoda takich drzew. No na pewno nasze pokolenie i następne nie doczeka takiej wielkości drzewa, posadzonego nawet teraz. Myślę, że przepisy wymagały złagodzenia, ale chyba nie aż do tego stopnia, jak zostało to wykonane. Znaczy, bo zastanawiam się też nad tym, no bo jakby ta reakcja posłów, no bo to był projekt poselski, chociaż Greenpeace mówi, że te zręby tego pomysłu powstały w Ministerstwie Ochrony Środowiska, jakby odwrócił tą szalę w drugą stronę. To wahadło się wychyliło, bo do końca poprzedniego roku każda praktycznie wycinka tam drzewa tam powyżej 35 cm średnicy pnia. No 25 przy gatunkach twardych. Wymagała zgody. Te zgody chyba w praktycznie większości przypadków były wyrażane, no ale jednak tak. Trzeba było załatwić tą procedurę, to trwało, to długo. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości doszli do wniosku, że niepotrzebnie, no że jak ktoś sobie posadzi drzewo, to powinien mieć się prawo wyciąć. No ale dlaczego to poszło aż w taką stronę, że faktycznie te drzewa znikają z takich miejskich działek, takich parkowych, gdzie one cieszyły oko mieszkańców i jakby też uzupełniały to miasto. Teraz ta goła ziemia, no szczególnie teraz jeszcze taka zimowa, no tak trochę kłuje oko. Dlaczego poszły w takim kierunku, to no, staramy się jakby zapobiec temu, żeby jak najszybciej zaprzestać tym praktykom. Natomiast myśmy już w sierpniu pisali, skierowali pismo do pana ministra, widząc jaki jest projekt tej ustawy. Z gorącą prośbą o to, żeby zmienić te najbardziej rygorystyczne przepisy, które zostały w taki sposób zapisane, że te osoby z terenów prywatnych mogą czynić wszystko. No jednak, jak widać, nie zostało to uwzględnione. No teraz staramy się nasze zmiany wprowadzić. Zobaczymy, czy nam się to uda. I też nie chcemy zupełnie ludziom zakazać wycinek, tak, czy pobierać ogromnych opłat, ale chcielibyśmy, żeby była nad tym kontrola, w szczególności nad tymi drzewami grubymi, gatunkami, które wolno rosną i które są szczególnie cenne, na które trzeba czekać wiele pokoleń. Ale mówi pani, że pracujecie państwo nad przepisami, bo ja rozumiem, że poza tym, co mówi ustawa, każdy samorząd może ustanowić na swoim obszarze jakieś takie te przepisy lokalne, które jakby inaczej uregulują tą kwestię tej wycinki drzew. I czy na przykład Warszawa mogłaby zakazać jednak, pomimo tego, że ustawa jest dość liberalna i tak szeroko Mogłaby. Nie mogłaby. Nie mogłaby, ponieważ przepis mówi wyraźnie, że przepisy ustawy, czyli zapis, który mówi, że jest dowolność wycinki na terenie prywatnym, Rada Gminy może tylko te przepisy jeszcze złagodzić, czyli na przykład zmienić
zapłaty za wycinkę. Teraz jest 500 zł za centymetr, a w uchwale może być, że może być mniej. No więc jakby Warszawa nie jest zainteresowana, oprócz tego, że możemy ciąć co wszystko, to jeszcze, że jeżeli pan występuje o decyzję na cele inwestycyjne, żeby można było jeszcze mniej zapłacić tej opłaty, czy nie, żeby nie było nasadzeń kompensacyjnych. Rada nie może zaostrzyć, może złagodzić. Może złagodzić, no dobrze, ale... Państwo teraz apelujecie i do burmistrzów dzielnic, i też do mieszkańców Warszawy o zgłaszanie takich przypadków, tych takich niekontrolowanych wycinek. No ale zastanawiam się, jaki jest tego sens, no, skoro przepisy pozwalają. One tam no, przewidują bardzo, że tak powiem, te wyjątki są bardzo rzadkie, no bo tam wchodzą w rachubę pomniki przyrody, właśnie jakieś części parkowe, takie jakieś części... Tak, jeżeli działki znajdują się na terenach, które są objęte rezerwatem, parkiem, jeżeli są w części chronionego krajobrazu, to są takie... I czy zgłaszanie teraz tych przypadków, tych wycinek warszawskich, czy ono ma jakikolwiek sens? To będzie sprawdzane przez urzędników, tak? Czy na pewno ta wycinka mogła być wykonana zgodnie z prawem, jeżeli będzie jakieś takie domniemanie, że może jednak decyzja administracyjna była wymagana. Minister Szyszko, tutaj przywoływany do tablicy, bo nawet ta ustawa się nazywała tą ustawą Szyszki lub wręcz Lex Szyszko, mówi, że należy też o takich przypadkach informować służby. Czy ma pani jakiś pomysł, jakie służby można by było informować o takich przypadkach i co te służby mogłyby ewentualnie zrobić? No mówię o takim przypadku, że ktoś faktycznie chce na prywatnej działce chce wyciąć drzewo. No zgodnie z nowymi przepisami ma do tego prawo. Nie wiem, o czym myślało ministerstwo, mówiąc, że służby, natomiast jeśli ja bym miała taką przypuszczenie, że nie jest to do końca działka prywatna, bądź graniczy z terenem, który już może nie jest prywatny, a drzewo rośnie na granicy, bądź no, jest przechylone w którąś stronę, zawiadomiłabym Straż Miejską w celu sprawdzenia. Zawsze takie, lub zadzwoniła na 19115, bo wszystkie te zgłoszenia miejskie muszą być zweryfikowane dokładnie przez urzędników, więc zawsze jest to sprawdzenie dokładnie, czyli to jest grunt geodezyjnie i wtedy wie, czy ta decyzja była wymagana, czy nie. No ale tutaj też się okazało, że po zmianach przepisów no, część tych działek nagle się znalazła w jakiś dziwny sposób w rękach prywatnych i ta wycinka jest prowadzona zgodnie z literą prawa, czyli nie na cele działalności gospodarczej, czyli jest zwolniona z jakichkolwiek restrykcji. No ale jakby no, wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że ona za chwilę znajdzie się w rękach jakiegoś dewelopera, który wykorzysta taki goły grunt do tego, żeby tam wyfasować jakieś piękne nowe osiedle czy jakiś wysoki budynek. I to on tak na dobrą sprawę skorzysta. Czy w takiej sytuacji jest możliwość właśnie zainteresowania jakichś służb tym, że ta operacja ona jest taka wielostopniowa, ale jednak ma na celu tak, żeby ominąć trochę tą ustawę? No nigdy pan tego nie przewidzi, z jakiej przyczyny osoba prywatna wycina drzewa na swoim terenie, skoro może to i pozwala jej na to ustawa. Natomiast oczywiście, że jest, możemy domniemać, że tereny inwestycyjne, które są stricte pod zabudowę i są mocno porośnięte, należą teraz do osób prywatnych, mogą być wycinane w takim celu, żeby później zostały zbyte. No ale niemniej jednak no, taka osoba ma prawo teraz wyciąć, a za pół roku sprzedać tą działkę. Już się pojawiły zapowiedzi nowelizacji przepisów. No, jest w Sejmie już projekt Platformy Obywatelskiej, który przewiduje praktycznie takie proste przywrócenie tych przepisów sprzed 1 stycznia tego roku. Wczoraj pan wiceprezydent Olszewski, wiceprezydent Warszawy, ogłosił też na konferencji prasowej propozycję miasta w tym zakresie. Jak pani ocenia te propozycje poselskie i w jaką stronę zmierzają te propozycje miejskie? Propozycje miejskie różnią się o tyle, że chcielibyśmy, aby te paragrafy, które mówią o tej swobodnej wycince na terenach prywatnych, były lekko zaostrzone w taki sposób, żeby Rada Gminy mogła zdecydować, jakie drzewa można wyciąć z terenów prywatnego i żeby były nasadzenia kompensacyjne za te wycinki. Bo w tej chwili może pan wycinać absolutnie wszystko, co no, tak naprawdę, co się tylko chce. I żeby pan minister ustalił te minimalne kwoty za centymetr obwodu, a żeby rada mogła jednak zwiększać, jeżeli są to szczególnie cenne drzewostany. A jakie drzewa by były, jakie drzewa są najcenniejsze dla Warszawy? Już mówimy przede wszystkim o gatunkach, czyli dęby, wiązy, jesiony, prawda, klony jawory, świerki ogromnych pierśnic czy jodły, które no, te opłaty za centymetr jeszcze względem wieku, wiadomo, że te pierśnice mogą być ogromne, no, powinny być no, adekwatne jednak do wieku i czasu, jaki potrzebują, żeby no, do tego rozmiaru rosnąć. A są jakieś takie drzewa, których państwo nie cenicie, które powinny zniknąć z krajobrazu Warszawy i można by było na przykład te obecne liberalne przepisy
przepisy wykorzystać do tego, żeby się ich pozbyć? Czy generalnie z krajobrazu powinno znikać jak najmniej drzew, chyba tu się wszyscy z tym zgodzimy. Niemniej jednak są gatunki tak zwane inwazyjne, które są nawet na liście RDOŚ-u, czyli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Są to klony jesionolistne, robinie pseudoakacjowe. I my w standardach kształtowania zieleni Warszawy te rośliny wykreśliliśmy, te gatunki, z nasadzeń. Także nie będziemy się starali ich sadzić, ale w miejscach, gdzie jest ich bardzo dużo i nie ma innych gatunków, no staramy się je pozostawiać, żeby jednak ten drzewostan no, nie ubożał w takim tempie. Ale trzeba pamiętać o tym, że to są kruche drzewa i trzeba planować ich wymianę. Wrócę do tej propozycji Platformy Obywatelskiej dotyczącej takiego prostego przywrócenia poprzedniego stanu prawnego, bo Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w 2015 roku wyniki swojej kontroli w zakresie właśnie tej gospodarki, tym drzewostanem w miastach między innymi, no w samorządach w ogóle. I wynikało z tego, że te poprzednie przepisy nie były doskonałe, no bo można było nawet powiedzieć, że miały spore też wady, no bo na przykład nawet jeżeli ten urzędnik czy tam urząd wydał zgodę na wycinkę drzew i zażądał obsadzenia jakiegoś innego terenu, znaczy na tym terenie obsadzenia młodymi drzewami, żeby odbudować jakoś ten drzewostan, to nie, na przykład nie zawierały żadnych wymogów co do jakości tych drzew. I często się zdarzało właśnie, że pomimo tego, że one były obsadzane, to te drzewa były młode, nie przyjmowały się i po roku zostawały z nich suche kikuty. I zastanawiam się, może też taką byśmy się pokusili o wskazówkę dla posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy w tej chwili przygotowują, taka jest deklaracja pada ze strony tej partii, ze strony przedstawicieli tej partii, żeby przygotowali te zmiany dobrze, no bo już jedne pośpiesznie przygotowane mamy w tej chwili i patrzymy jak działają, no żeby po doregulowaniu tych przepisów było jednak lepiej. Ja zgadzam się z panem, że te pierśnice powinny być ustalone, ponieważ no, osadzenie 2-centymetrowych czy 5-centymetrowych obwodów jest dość kuriozalne, jeśli wycina się dąb, który miał obwodu, to już 3 metry, nawet jak się posadzi 10. Warszawa w tej chwili wprowadziła standardy kształtowania zieleni Warszawy, które są załącznikiem do programu ochrony środowiska, gdzie są wyznaczone minimalne obwody do wskazania w decyzjach administracyjnych, z czego Wydziały Ochrony Środowiska korzystają i w tej chwili są to minimalny obwód ma 16-18 cm na metrze mierzenia, czyli na tak zwanym wymiarze szkółkarskim, czyli metr od ziemi. Mhm. To już jest drzewo, które ma około 5-6 metrów wysokości, ma ukształtowaną no koronę i widać, drzewo. Tak, widać jakie to jest drzewo zdecydowanie. I to jest dobry kierunek, żeby te nasadzenia kompensacyjne były właściwe. Niemniej jednak wydaje się niezasadnym, żeby te nasadzenia były jeden za jeden. Jednak powinno być więcej nasadzeń kompensacyjnych za drzewo, szczególnie bardzo cenne, które jest bardzo grube, raczej do wartości tej opłaty środowiskowej, adekwatna ilość drzew. Ale czy faktycznie te nowe przepisy powinny iść w tym kierunku, żeby zakazać tej swobodnej wycinki, żeby tam urzędnik zawsze ingerował w to wszystko? No bo jakby to był też problem tych dotychczasowych przepisów, że nawet jak miałem stare, uschnięte drzewo, nie mogłem go tknąć, bo groziła mi horrendalna kara, jakby nieadekwatna do jakości tego drzewa, które, tak jak mówię, było już tam i na przykład zagrażało też, stanowiło też zagrożenie, ale ciągle musiałem mieć zgodę. Inaczej tam kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych mogło mnie czekać kary. No i czy wracanie do tego poprzedniego systemu ma sens? No, na przykład nawet na naszych łamach piszemy o tym, że można by było pójść krok naprzód i wprowadzić coś takiego jak niemą zgodę, czyli na przykład ktoś by składał wniosek do urzędu dotyczący wycinki jakiegoś konkretnego drzewa. Jeżeli nie dostałby odpowiedzi w ciągu 21 dni, no bo oznaczałoby to zgodę na wycinkę i koniec. No i po 21 dniach sprawa załatwiona. Do tej pory pewnie trzeba było dość długo czekać na to, aż się urząd wypowie i zakaże na przykład takiej wycinki. Myślę, że było to różnie w różnych dzielnicach. Mogę mówić tutaj za oczywiście gminę Warszawę. Ale raczej, jeśli chodzi o samą taką komisję, która sprawdzała, jakie to są drzewa, to był dość szybki czas. Myślę, że to jest maksymalnie do 3 tygodni, a później decyzja, no to w zależności od tego, jaka liczba drzew wchodziła w grę, prawda? Natomiast wracając do tego, o czym pan wspomniał, czyli o tej niemej zgodzie, tak zwanej milczącej, która teraz też funkcjonuje w innych przepisach, myślę, że nie każdy z nas jest dendrologiem na pewno i nie każdy dokładnie zna się na tym, jakie drzewo ma na działce, co akurat rośnie i czy to jest cenny gatunek, czy mniej cenny. Więc takie zliberalizowanie tych przepisów, ale w taką stronę, o której mówiliśmy tutaj i prezydent Olszewski wczoraj opowiadał, że Rada Gminy zadecyduje, które gatunki
mogą być wycięte, a które będą wymagały tej decyzji administracyjnej, ale zawsze powinna być złożony wniosek, żeby osoba kompetentna mogła zobaczyć, czy to jest ten gatunek, który akurat mieszkaniec mówi, że ma na działce, prawda? No trzeba to sprawdzić. No właśnie, no bo jakby też jednym z problemów tych obecnie obowiązujących przepisów jest to, że ta wycinka się odbywa zupełnie bez żadnej kontroli. Tak. Nikt nawet nie wie, gdzie... My nawet nie wiemy, jaka ilość drzew będzie wycięta, bo nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób w tej chwili liczyć. No bo nie ma takiej możliwości. Mhm. No ale czy już napływają jakieś zgłoszenia na te numery alarmowe i czy tam burmistrzowie poszczególnych dzielnic już odnotowują jakieś przypadki? Wiem, że burmistrzowie odnotowują, ale ponieważ wczoraj pan prezydent dopiero zaapelował do mieszkańców, więc 19-115 na razie nie ma jakiejś ogromnej ilości zgłoszeń. Bardziej ludzie dzwonią do Wydziałów Ochrony Środowiska, do Biura Ochrony Środowiska i do nas, do Zarządu Zieleni Warszawy. Ja sama też odbieram takie telefony. To się zdarza, gdzie mieszkańcy, no powiem szczerze, wczoraj taka starsza pani dzwoniła, która wręcz była zapłakana, że wycięto z działki sąsiedniej, która kiedyś była we władaniu jej rodziny drzewa, które sadził tam jej dziadek i było jej strasznie przykro, że dożyła tego czasu, kiedy, no ale jakby my jako urząd nie możemy kompletnie nic zrobić w takiej sytuacji. No ale na przykład podajecie państwo, że zniknęły drzewa przy ulicy na Skarpie, z ulicy Mydlarskiej, z ulicy Stalowej, ale jednocześnie zniknęły też drzewa z warszawskiego zoo. Tam została wycięta aleja Topól, no, przy tej głównej alei zostały wycięte wszystkie drzewa. Czy Warszawa też wykorzystuje te nowe przepisy dla swoich potrzeb, a tutaj tak po cichu? No Warszawa nie może wykorzystywać takich przepisów, bo przepis dotyczy osób prywatnych. Mhm. Wszystkie wycinki, które są realizowane na terenie miasta stołecznego, wymagają decyzji administracyjnej marszałka województwa. Ponieważ no, to prawo jeszcze rok temu zostało tak zrobione w 2015 roku, że tereny Skarbu Państwa wydają Wydziały Ochrony Środowiska, a tereny miejskie wydają marszałek. Więc tutaj też była ta zmiana, która już teraz obowiązuje. Przepraszam, obowiązuje, to zmienił się 83 artykuł. Jeśli chodzi o warszawskie zoo, tam ta wycinka topól była zaplanowana. Ona już, decyzja zapadła w zeszłym roku po tych ogromnych nawałnicach, które przeszły i spustoszyły mocno ten drzewostan. Tam było bardzo dużo wiatrołomów, bardzo dużo nałamanych gałęzi, które zagrażały nie tylko ludziom, ale i zwierzętom, które tam są w pobliżu. I ta wycinka była planowana z natychmiastowymi nasadzeniami kompensacyjnymi w dużych obwodach. Poza tym są to drzewa, które już doczekały swojego wieku, bo to są drzewa 50-60-letnie, więc one jakby, no topola nie jest bardzo długowiecznym, chyba że topola biała, tam były raczej mieszańce. No i tutaj ta wymiana była po prostu konieczna, to się po prostu zbiegło w czasie. Czyli to przypadek, to nie? To przypadek, to nie da się wykorzystać tych przepisów do tego. Ministerstwo Ochrony Środowiska też w takiej wymianie stanowisk z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy zaproponowało też, żeby miasto Warszawa przyznało się, ile wydało zgód na wycięcie drzew w ciągu ostatnich 3 lat, żeby jakby też pokazać, że, no, że teraz państwo apelujecie tak dramatycznie, że tak się źle dzieje, a tak na dobrą sprawę przecież tych drzew pewnie jest całkiem sporo zniknęło w ostatnich latach z Warszawy. Możemy powiedzieć, ile zniknęło w ramach decyzji administracyjnych. I to było w latach 2000, w roku 2016 około 26 tysięcy, ale tu się bilans wyrównał, bo praktycznie tyle samo mamy wyciętych, co nasadzonych, a myślę, że nasadzonych było więcej, bo pamiętajmy, że my tu podajemy kwoty, czy ilości tylko z decyzji administracyjnych, a nasadzone są również z różnego rodzaju programów, z projektów, które są realizowane, gdzie wcale decyzji nie musi być, z nasadzeń indywidualnych, więc tych drzew jakby też nie widzimy, prawda, w tym naszym zestawieniu. W 2015 to było około 21 tysięcy wyciętych i posadzonych około 20 tysięcy, czyli wychodzi, że trochę mniej. I w 2014 bardzo podobnie, czyli to nie jest tak, że to są ogromne dysonanse między wycinanymi a sadzonymi drzewami. Teraz mamy nadzieję, że to zacznie, chcielibyśmy to liczyć dokładnie, ile sadzimy w związku z programem Miliona Drzew. W związku z tym będziemy uruchamiać aplikację mobilną w niedługim czasie, gdzie mieszkańcy będą mogli aktywnie pokazać, że chcą tych nasadzeń, że chcą tych drzew i będą mogli wskazywać miejsca na terenie całej Warszawy. A czy dowiemy się kiedykolwiek, ile zostało wyciętych drzew od początku tego roku? Od początku tego roku? Tak, no po zmianach. Sądzę, że nie. Ponieważ no, nie jesteśmy w stanie liczyć na terenie prywatnym, ile kto drzew wyciął. No, nie mamy takiej mocy. No, miejmy nadzieję, że do szybkiej zmiany przepisów tych drzew jeszcze trochę zostanie w Warszawie. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję również, że tak będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Moim gościem była Renata Kuryłowicz, pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw zieleni. Za chwilę porozmawiam z Jerzym Martinim, doradcą podatkowym, na temat odliczenia VAT od pojazdów służbowych.